Logitech Crayon czy Baseus Stylus? Który lepszy do iPada? No to przekonajmy się. A ja nazywam się Bernard Fruga i na tym kanale ułatwiam Wam wędrówkę przez cyfrową dżunglę. iPad bez rysika to jak rower bez przerzutek. To znaczy działa, ale nie wykrzeszesz z niego pełnej mocy. W biurze iPad służy mi głównie jako tablet graficzny, czy znaczy coś tam zaznaczam, dopisuję do zrzutów z ekranu, podpisuję dokumenty, szkicuję itd. No i tak dalej. Do tego potrzebny jest rysik. Bez wątpienia, takim najlepszym rozwiązaniem jest oczywiście oryginalny Apple Pencil. Dlatego jakoś nie potrafię sobie zracjonalizować wydania 500 czy 600 zł na rysik, po który sięgnę kilka razy w tygodniu, no może raz dziennie. Pewno gdybym był profesjonalnym grafikiem, no to potraktowałbym to jako niezbędne narzędzie pracy. No, ale w mojej sytuacji to pierwszą myślą było znalezienie jakiegoś tańszego zamiennika. I wybrałem dwa modele: Krayon firmy Logitech oraz Capacity Stylus z Baseusa. Nim przejdę do szczegółów, to mam dla Ciebie wiadomość. Otóż linki do tych omawianych gadżetów są w opisie pod filmem. Niektóre są afiliacyjne, no i kupując tych linków wspierasz wtedy rozwój mojego kanału, za co Ci oczywiście z góry dziękuję. No, a teraz już porównanie tych rysików. Patrząc na specyfikacje, nie widać jakichś potężnych różnic. W oczy rzuca się oczywiście przede wszystkim cena, no bo Logitech jest około 100 zł droższy. To no jednak liczby to nie wszystko. Tak, biorąc do ręki, obydwa te rysiki, no to od razu czuć, że Logitecha mógłbym dać do ręki dziecku. No bo to jest takie solidnie wykonane urządzenie, które sprawia wrażenie, że jest przygotowane faktycznie na tą ewentualność upuszczenia na ziemię. No dzięki temu też ten Logitech jest nieco cięższy od Baseusa i leży tak moim zdaniem nieco pewniej w dłoni. Zatem wybierając dla ucznia, który miałby korzystać z edukacyjnego iPada, no to kupiłbym Logitecha. Co więcej te edukacyjne iPady mają ładowanie Lightning, czyli takie samo jak Logitech Krajon, to też ułatwia sprawę. Aha, jako że ja już nie potrzebuję tego Krajona, to wrzucam go na licytację na Allegro od jednej złotówki. Link w opisie pod filmem, także jak ktoś z Was potrzebuje, to zapraszam. No tak, ale korzystając z iPada Pro lub jemu podobnych, wyposażonych w zaszep magnetyczny, no to wybrałbym Baseusa, bo można wygodnie przytwierdzić ten rysik do budowy iPada i zawsze mieć go pod ręką. Co więcej, zarówno iPad Pro, jak i rysik Baseusa są ładowane przez USB-C, no co w tej konfiguracji przemawia właśnie za tym egzemplarzem. Mimo że ten rysik baseus wygląda solidnie, dobrze go tak naprawdę zrobili, to nie odważyłbym się go rzucić na podłogę, czyli trzymałbym go z daleka od dzieci. Ja ten konkretny rysik kupiłem w sklepie naszego wspólnego znajomego, którego znacie z innych filmików, czyli od pana Łukasza z techonik.pl. Zarówno ty, jak i ja mamy u niego w chwili nagrywania tego filmu 10% rabatu. Także jeżeli ten ryśnik jest u niego dostępny, możesz u niego kupić. Jeżeli u niego jest niedostępny, to tam też inne linki podaję na dole. No tak, ale jeśli chodzi o wrażenia pisania i rysowania, to prawdę mówiąc nie widzę wielkiej różnicy między tym Logitechem a Baseusem. To znaczy końcówka posuwa się po ekranie w bardzo podobny sposób. Co więcej, obydwa te gadżety... Mają ten sam mankament co wszelkie zamienniki Apple Pencil, to znaczy nie mają czujnika nacisku na ekran, bo oryginalny Apple Pencil rysuje różną grubość kreski zależnie od tego, jak mocno naciśniesz na ekran. Zamienniki tego nie mają. Natomiast podobnie jak Apple Pencil, te inne zamienniki można przechylać pod różnymi kątami, no i wtedy uzyskujesz grubszą kreskę. Kupując zamiennik, jesteśmy skazani na ładowanie rysika przy pomocy kabelka, natomiast ten wypasiony. Apple Pencil 2 ładuje się bezprzewodowo po magnetycznym przytwierdzeniu do iPada. No cóż, kosztuje 600 zł, więc jak widać jest w tej cenie też podatek od luksusu, czyli tego bezprzewodowego ładowania. No to reasumując, jeśli bezprzewodowe ładowanie oraz czujnik nacisku na ekran nie są dla Ciebie kluczowe, no to radziłbym sięgnąć po zamiennik Apple Pencila, czy któryś na przykład z tych, które ja dzisiaj prezentuję. Dla dzieci i młodzieży na iPadach edukacyjnych rekomenduję Logitech Cryon. zaś dla dorosłych na iPadach Pro, R lub Mini polecam ten Capacitive Stylus z Baseusa. Zobaczysz ten film, może Cię zainteresować. No i oczywiście zachęcam do dyskusji. Powiedz, do czego najbardziej przydaje się w Twojej sytuacji Rysik, co byś innym podpowiedział. No i to tyle na dzisiaj. Pogodnie Cię pozdrawiam!